Janusz Kuli. Michał Chorodański to kierowca rajdowy, ale również animator ścigania rajdowych klasycznych Toyot w Polsce. Powiedz, Michał, od jakiego czasu się już tym zajmujesz? Bawimy się w taki amatorski motorsport od 3 lat. Zachęcamy wszystkich początkujących kierowców, młodych kierowców, aspirujących kierowców, żeby próbowali swoich sił najpierw na track dayach, potem na rajdach okręgowych, kajotesach, a potem na takich mistrzostwach, jak my teraz jesteśmy. To jest fajna zabawa, a najważniejsze, że to się wszystko przekłada na bezpieczeństwo na drodze, więc wszyscy są zadowoleni. I właśnie Michał jest takim dobrym duchem tych rajdów klasyków, teraz pod znaku Toyoty. Trzymamy za niego kciuki i życzymy powodzenia na trasie Rajdu Śląska. No i mamy. Gaciarze nam się rozdzieliły. Oh.
jest kampionat. Rajdu Śląska, bardzo się cieszymy. Dobry wynik w tak zwanej nieoficjalnej generacji, której generalnie nie używamy, no ale jest w wynikach. Jesteśmy na miejscu siódmym, drugie miejsce w grupie, pierwsze w klasie, także plan wykonany w 100%. Samochód spisywał się bardzo dobrze, kolejny rajd bez żadnych awarii, także jak ktoś rozważa samochód do HRSMP, no niech pomyśli dobrze o celice GT4. Pierwszego miejsca w kategorii T1 i trzeciego miejsca w kategorii zespołowej dla zespołu Toyota Team Classic. Kogo mamy przed sobą? No, kochani, to jest legenda zawodów historycznych. Michał Korodyński, Arkadiusz Sałaciński, Toyota Celica GT4. Nie GT4, tylko GT4, bo tak się to czytało. Gratulujemy, to są wasi ludzie. To są wasi ludzie tutaj, to są normalne hanysy i oni tutaj dla was wygrywali i pięknie jechali. Brawo, brawo panowie, to dla was wszystko, dla was ci ludzie tutaj stoją i czekają, was oklaskiwali i cieszyli się. Gratulujemy. Nie ma bagażniczka, co? Nie ma gdzie włożyć. A jakby tak na wczasy pojechać albo pannę jakąś wyrwać, to torebeczki też nie ma gdzie schować.